Commodore 64 to naprawdę żywotny komputer. Te maszyny mają teraz po 40 lat i doskonale się trzymają. Chociaż niestety nie wszystkie, a raczej nie całe. Siedzą w nich takie jedne, takie małe, a potrzebne i ukochane układy, które padają częściej niż inne. Mowa tutaj oczywiście o układach dźwiękowych SID, w szczególności w starej wersji SID6581, które znane są ze swojej zawodności i padania jak muchy. Trochę też o ich nowszych wersjach 8580, które są zdecydowanie bardziej żywotne, ale też potrafią się zepsuć. Co więc zrobić, gdy w naszej maszynie padnie nam SID, a nie widzi się nam wydawać 40-50 dolarów na inną sztukę z epoki, inną sztukę, która może paść w dosłownie każdym momencie? Ano można sięgnąć po jego współczesny zamiennik, który o dziwo jest na rynku całkiem sporo. Na tym kanale testowaliśmy już ekonomicznego i prostego SwinSida Nano, rozbudowanego i ciut droższego ARMSida, a dzisiaj czas na nowe rozwiązanie, które miało swoją premierę pod koniec ubiegłego roku, przedstawiające się jako połączenie prostoty, niskiej ceny i wysokiej jakości dźwięku. Chodzi tutaj o SidKicka Pico. Zanim jednak przejdziemy do jego omówienia, chciałbym podziękować firmie PCBWay za pomoc przy tym projekcie, bo tak, jest to, moi drodzy, projekt także do samodzielnego złożenia. Podziękować za zasponsorowanie nam płytek PCB i nie tylko płytek. Wiele, wiele razy mówiłem wam bowiem, że PCBWay zajmuje się produkcją customowych płytek PCB z waszych projektów, ale także ich montażem i dzisiaj właśnie to będziemy przy tej okazji testować, ale o tym zaraz. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj pokażę wam nowy zamiennik SIDA, SidKicka Pico. SidKick Pico. Nazwa ta komodorowcom może być już troszkę znana, gdyż jest to projekt twórcy, który posługuje się na GitHubie ksywą Frntyk i stworzył on już m.in. cartridge SideKick 64 dla komputerów Commodore 64, 16 i Vicka 20, który recenzowałem jakiś czas temu w jego jeszcze dość rozwojowej wersji. Rozszerzenie RAT Expansion Unit pozwalające zwiększyć pamięć Commodore o 16 MB, zgodne z Georamem i REU, oraz zamiennik SIDA SidKick, jeszcze bez Pico, oparty o dość drogą płytkę deweloperską Tensy z procesorem ARM Cortex M7 600 MHz na pokładzie, dość drogą, bo kosztującą około 250 zł. Ale kilka miesięcy temu, na fali wzrostu popularności i dostępności niedrogiej, bo kosztującej w zależności od tego, gdzie ją kupimy i czy kupimy klon czy oryginał, od kilkunastu do może 35 zł, płytki Raspberry Pi Pico z procesorem ARM Cortex M0 Plus 133 MHz, pojawił się nowy projekt z tej samej serii i jest nim właśnie SidKick Pico. Ten oparty na Pi Pico produkt, tutaj muszę wtrącić, co to tak naprawdę znaczy oparty. To znaczy, że musicie sobie do jego działania taką płytkę wcześniej posiadać albo osobno ją dokupić. Tak samo jak to jest z SidKickiem 64 czy Pi1541, które wymagają Raspberry Pi 2, 3 lub 0 i zresztą wielu innych rozszerzeniach do różnych retro komputerów. Także ten oparty na Pi Pico produkt pozwala na emulację jednego lub dwóch naraz układów SID6581 lub 8580 i możemy go włożyć do dowolnego C64 lub 128, niezależnie jaki układ był tam wcześniej. Ale dokładnie o tym, co on jeszcze potrafi, powiem troszkę później. SidKick Pico składa się z dwóch części. Płytki z niewielką ilością elektroniki, którą z jednej strony wkładamy do komputera, a z drugiej strony wkładamy do niej Raspberry Pi Pico oraz oprogramowania działającego na tym właśnie. Oprogramowania do emulowania SID-ów opartego na znanym kondorowskim emulatorze ReSID, wykorzystywanym w wielu projektach, programach oraz emulatorach, oraz oprogramowania do konfiguracji samej płytki. I tak naprawdę to właśnie w tym oprogramowaniu dzieje się większość magii, a część fizyczna nie jest zbyt skomplikowana. Na SidKicku znajdziemy dosłownie dwa
kondensatory, 4 rezystory, jedną diodę i 2 10-kanałowe konwertery poziomów logicznych, które umożliwiają stabilną współpracę Commodore 64 działającego na logice opartej na 5 V z Pipico, które działa na logice opartej na 3,3 V. Ponieważ ten projekt jest na GitHubie, to zamiast kupować płytkę w sklepie, a tak oczywiście można ją także w sklepie kupić, na przykład za naszą zachodnią granicą kosztuje ona 15 euro, czyli jakieś 65 zł plus koszty wysyłki, zamiast kupić możemy ją też sami zbudować. Normalnie zamówiłbym więc 5 takich płytek w PCBWay za 5 dolarów i byłbym zadowolony. A przez zamówił to oczywiście mam na myśli, że poprosiłbym ich o pomoc i wsparcie. I tak bym zrobił, gdyby nie to, że z uwagi na konieczność zastosowania układów lutowanych w technice SMD, ze względu na mały rozmiar płytki i konieczność zmieszczenia tam 20 linii z konwerterami logicznymi, no są tam właśnie wykorzystane takie malutkie układziki, więc strasznie nie chciało mi się brać za lutowanie tego czegoś. I to nie tak, żebym sobie koniec końców tych układów nie przylutował, ale pewnie dostałbym przy tym strasznej nerwicy, zanim by mi się to w końcu udało. Brakuje mi jednak narzędzi i umiejętności, by zrobić to z przyjemnością i tak hobbystycznie. Oglądając jednak stronę projektu na GitHubie, zauważyłem, że jego autor udostępnia możliwość nie tylko wykonania płytek na PCBWay przez ich program partnerski, ale i możliwość wstępnego złożenia tam płytek i przylutowania układów SMD. Normalnie w PCBWay możecie taką usługę zamówić do każdej płytki tam wykonanej. Wystarczy tylko dołączyć do zamówienia plik z listą wymaganych części oraz ich umiejscowieniem, a także zdecydować, czy części te będą kupowane przez PCBWay u swoich dostawców, wysyłane przez Was do Chin, czy może będzie to jakiś miks tych dwóch możliwości. Tutaj na szczęście pliki te mamy już w projekcie, nie musimy ich tworzyć, a części są tak proste i podstawowe, że są dostępne od ręki w PCBWay, więc pozostaje nam tylko wybrać tą opcję. Koszt montażu to 30 dolarów do bodajże 20 sztuk. Oczywiście można zamówić minimalnie 5, jak ja to zrobiłem, gdyż również tą część mi PCBWay zasponsorowało, a nie chciałem nadużywać ich pomocy. No i musimy zapłacić także też za same części. U mnie całość to jest wykonanie 5 sztuk tego całego projektu. Wyceniono na 5 dolarów za płytki, 30 dolarów za montaż i 8 dolarów za części. Czyli w sumie 43 dolary, czyli jakieś 195 zł. Wychodzi to 39 zł za płytkę, przy czym do płytki trzeba jeszcze dolutować listwy i gniazdo do montażu jej do płytki głównej Commodorka i montażu na niej Pipico, więc może całość to jakieś 44 zł? No, rzeczywiście po taniości. Gdybym jednak chciał na przykład zamówić z kolegami 20 gotowych płytek, to koszt jednej spadłby do 23 zł. Też nieźle. A no i oczywiście wcale nie musicie tego składania zamawiać, jeśli czujecie się pewnie z lutownicą, możecie zrobić to wtedy sami. No ale starczy tego gadania, rzućmy okiem, jak taką płytkę zamontować i oczywiście posłuchajmy, jak gra. Tak prezentuje się już złożona płytka. Tutaj na górze widzimy piny, które służą do włożenia tej płytki do gniazda SID na płycie głównej Commodore 64. Jak widzicie, nie są wszystkie potrzebne. Ciekawe, prawda? Te tutaj dwa układy to są te 10-kanałowe konwertery napięć, o których wspominałem wcześniej i których tak bardzo nie chciało mi się lutować ze względu na ich naprawdę malutkie nóżki. A po drugiej stronie mamy zrobione z dwóch listew gniazdo, do którego należy włożyć Raspberry Pi Pico lub klon z nim zgodny. Te piny tutaj to miejsce do podłączenia alternatywnej płytki z układem DAC, czyli konwerterem cyfra analog produkującym dźwięk lepszej jakości i to dźwięk jeszcze w stereo. Ja w tym momencie nie będę tego używał, chociaż taki DAC mam już zamówiony. W tym momencie będziemy sobie odsłuchiwać dźwięk, który generowany jest przez samo Raspberry Pi za pomocą wyjścia TVM, czyli takiego pseudoanalogowego. I to wyjście jest przekierowane przez normalny pin do gniazda, tam gdzie by normalnie siedział SID. Dwa ostatnie piny służą do adresowania
tego dodatkowego, drugiego SIDA, którego można też emulować na tej płytce. No ja w tym momencie też nie będę tutaj nic podłączał, bo na razie emulujemy tylko jednego SIDA, ewentualnie dwa SIDy, ale grające to samo. Ostatnia rzecz to wrzucenie firmware'u na płytkę Raspberry Pi Pico. Co pokazywałem już wiele razy, to jest po prostu przerzucenie pliku na dysk USB, który się pojawia w naszym systemie Windows i to właściwie tyle. Jedyne co nas może zdziwić to taka duża ilość różnych wersji firmware'u, ale tak naprawdę wybierając odpowiednią wersję wybieramy dwie rzeczy. Czy dźwięk będzie generowany przez Arduino i przekazywany do komodorka przez gniazdo SID, czy będzie on generowany przez zewnętrzny DAC, czy może będzie generowany przez to i przez to. A druga rzecz, w zależności od tego jaką mamy wersję Pi Pico, czy może jej klona, czy będzie nam migała dioda jednokolorowa, dwukolorowa, czy tej diody nie ma. Jeśli nie bawimy się w zewnętrzne DAC-i, w stereo, to instalacja tego zamiennika SID jest po prostu włożeniem tego zamiennika w gniazdo SID-a i to właściwie wszystko. Jak widzicie, musiałem sobie tutaj zrobić troszkę miejsca w ekranie, ale to właściwie jedna rzecz, jaką musiałem zmodyfikować. SID-Kick z włożonym Raspberry Pi mieści się nawet w Commodore'ku C64C, który jest najbardziej płaską wersją tego komputera, a jeszcze weźcie pod uwagę, że ja zastosowałem naprawdę długie piny i generalnie ten cały zestawik mógłby być niższy. Ogromnym plusem SID-Kicka jest fakt, iż posiada on program konfiguracyjny, który jest wbudowany w niego samego i którego odpala się poleceniem sys. Tutaj możemy sobie SID-Kicka skonfigurować. Możemy się przełączyć pomiędzy emulacją SID-a 8580, 8580 z modyfikacją DigiBoost oraz 6581. Tutaj też możemy włączyć drugą emulację drugiego SID-a i wybrać jego adres. Jakie mamy adresy do wyboru? Zależy od tego, czy mamy podpięte dodatkowe kabelki, ewentualnie czy mamy tego SID-a, tego SID-Kicka włożonego do Ultimate 64, bo tam możemy wybrać praktycznie dowolny adresik. Możemy też zmienić to, który SID gra na którym kanale i jak te dźwięki, jak te kanały są od siebie rozłożone. Co ważne, SID-Kick obsługuje również wejścia analogowe SID-a, czyli możemy do Commodore'ka podłączyć wiosełka, joysticki analogowe, czy na przykład myszkę. No i mamy tutaj kilka opcji, jak ma być to obsługiwane. A i możemy jeszcze na końcu wybrać, jaki silnik ma być użyty do emulacji SID-a, czy ma być to ResID, czy taki ResID na sterydach z pewnymi możliwościami heurystycznymi, które podobnież poprawiają brzmienie niektórych utworów, które wykorzystują najdziwniejsze sztuczki, jakie z SID-a można wyciągnąć. I to właściwie wszystko, wystarczy konfigurację zapisać i możemy się bawić już SID-em, czy SID-Kickiem. No dobra. Posłuchajmy, jak ten nasz układzik gra. Tak jak wspomniałem, dzisiaj testuję tylko jego możliwości mono, bez używania dodatkowego układu DAC i osobnego wyjścia dźwięku. Wszystko, co będziecie słyszeć, produkowane jest przez Pi Pico i podawane na wyjście audio z komputera. Z jednej strony jest to ta gorsza wersja wyprowadzenia dźwięku, ale z drugiej podejrzewam, że 95% osób nie będzie chciała się bawić tak jak ja zamierzam, w DAC-a i montaż osobnego wyjścia stereo audio. Jak zawsze na początku puszczam Wam w takich testach Giannę, tak teraz tego nie zrobię. Nie, spokojnie, Gianna też będzie, ale najpierw porównajmy sobie, jak gra SID-Kick emulujący nowego SID-a 8580 w stosunku do oczywiście oryginalnego układu w króliczej grze Samurai Warrior. I co? No konia z rzędem temu, kto usłyszał tutaj jakąś różnicę, a jeśli nawet usłyszał, to konia z rzędem temu, kto był w stanie rozpoznać, czy w danym momencie gra SID 8580, czy SID-Kick w
trybie jego emulacji. Ale od tego testu też zacząłem, by pokazać Wam, że SeatGeek może grać identycznie jak Commodore 64, podłączony przez to wyjście PVM i że ono samo ma niewielkie znaczenie przy tym teście. Dlaczego? Byście słuchając drugiego testu, gdzie już na Gianie porównuje jak gra Seat 6581 versus SeatGeek versus drugi egzemplarz Seada, nie przypisywali zbyt mocnych różnic w graniu temu aspektowi, temu wyjściu PVM. Ale jestem wredny, co? Dorzuciłem tam jeszcze ARM Seada, inne rozwiązanie zza naszej południowej granicy, które też kiedyś testowałem i które możecie mieć za około 150 zł. I co? No i pewnie jesteście tak jak ja, zupełnie skonfundowani, co gra lepiej, co gra gorzej. No problem z Seadami 6581 jest taki, że każdy z nich gra inaczej i to naprawdę może grać zupełnie inaczej. I chyba te wszystkie Seady i emulowane Seady, jakie przed chwilą słyszeliście, grają jak jakiś konkretny Seat 6581, tylko mogą grać albo nie grać jak ten Seat, który mieliście za młodu i na którym się wasze uszy wychowały. No chociaż prawdopodobnie ten Seat z lat młodości to i tak nie był stary Seat, ale nowe 8580, które było montowane w Commodorkach C64, C i G. Także do końca nie wiem w sumie, o czym tutaj mówię. Dobrze, tak jak wspomniałem, ten układ posiada możliwość emulowania także dwóch Seadów naraz, ale bez podłączenia kabelka ustalającego adres drugiego Seada i bez wyjścia DAC mamy tutaj dwa Seady grające naraz, to samo, na jednym kanale i choć robiłem próbę, że na jednym Seadzie miałem ustawione 6581, a na drugim 8580 i nakładałem je na siebie z jednakową głośnością, z różnymi głośnościami, to i tak zawsze brzmiały one tak samo jak stary Seat. Dlatego muszę to sprawdzić jeszcze raz w przyszłym odcinku, gdzie będę testował wyjście DAC i działanie układów stereo i z dwoma Seadami. Będę testował to dokładnie. A na dzisiaj musi Wam wystarczyć przetestowanie tego najprostszego zastosowania SeatGeeka, emulację jednego Seada naraz, bez dodatkowego kablowania i bez dodatkowej płytki z przetwornikiem cyfra analog. I myślę, że daje on w tym zastosowaniu naprawdę radę. Zapraszam do wsparcia nas na Patronite i na YouTubie. Pozdrawiam, Bork, Retrogralnia.